Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym łowcy demonów na W60 i będziemy delikatnie klikać sobie lożki, ale głównie nagrywam wam ten odcinek, żeby zaprezentować, jak ten serwer poszedł do przodu przez ostatni weekend, dlatego że jak wszyscy wiemy, ostatnio mieliśmy event Black Friday'owy, czyli leciały nam tutaj same czarne gemy. Oczywiście mowa o W60, no bo na innych serwerach mogły lecieć i czarne, i legendarne, natomiast tutaj były same czarne, no i bardzo mocno to zboostowało cały serwer, padły kolejne rekordy, zaraz o tym wszystkim wam opowiem. No i oprócz tego oczywiście jeszcze był event epicki, który również bardzo dużo daje na tym etapie serwera, gdzie tak naprawdę, no wiecie, te poziomy są jeszcze dość niskie, więc każde przebranie zboostuje tą postać i każde przebranie pozwala dalej klikać te lochy. No i mieliśmy dodatkowo event golda, a w zasadzie 5 dni eventu golda, co bardzo mocno zboostowało podstawy wszystkich graczy, więc no mówię, kolejne rekordy, kolejne tam powiedzmy jakieś, no głównie rekordy levelowe, kolejne tam wzmocnienia postaci, no i to wszystko wpłynęło na to, że zobaczcie, my jesteśmy w tym momencie w rankingu na pozycji 160, no jeszcze nic tutaj dzisiaj nie robiłem, no ale tak wyżej aniżeli do setki nie dobijam, więc no to mówi samo przez siebie, jak tutaj każdy się wzmocnił. I zobaczcie, pozycja 200, pozycja 300 i w dalszym ciągu są tutaj jakieś levele 230, 240, 250 nawet, także no mówię, wszyscy dosłownie bardzo mocno na tym serwerze pocisnęli, co jest oczywiście bardzo fajne, ale do tego zaraz na spokojnie przejdziemy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Nie zapominajcie o tym, bo widziałem, że już pytaliście w komentarzach, kiedy będzie odcinek z W60, więc pamiętajcie, żeby tego kciuka zostawić. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jak wasze postacie się zboostowały właśnie podczas trwania tych eventów, które były ostatnio, i ile leveli tutaj wbiliście właśnie na tym koncie na W60 albo na jakimś tam innym koncie, jeżeli na W60 nie gracie. No i dobra, myślę, że na sam początek zaczniemy sobie od tych rekordów, o których wspomniałem, bo skoro od tego chcę zacząć, no to i o tym w ogóle się rozgadałem na początku, to dobrze by było już zakończyć ten temat. No i dokładnie, mamy kolejne rekordy. Kolejne rekordy, które wyglądają w sposób następujący. Melendez wojownikiem pokonał w 10 dni 10 w 13 piętrze przeciwnika. To też jest zapisywane do rekordów, no i właśnie udało mu się w 10 dni wojownikiem to samo, to w sensie no nie to samo, tylko po prostu to zrobić, więc no tutaj jako wojownik, no zaraz przejdziemy oczywiście, ile go to wszystko kosztowało, bo to też jest niemała kwota, no ale tak czy inaczej wojownikiem w 10 dni ubić tego 10, to jest dla mnie coś niesamowitego. Konik w ogóle, z tego co wiem, to jest Polak, łowcą demonów, tak samo w 10 dni pobił właśnie tego Jacka, czyli 10 w 13 piętrze, no i to jest również rekord. Konik, jeżeli ogląda, to pozdrawiam, bo tak jak mówię, to jest Polak, no ale może nie oglądać, nie wiem, tak czy inaczej gratulacje, bo również mu się udało to zrobić w 10 dni. Ja tutaj mam odpalonego w ogóle Discorda z tymi rekordami, jakby ktoś pytał, żeby na pewno nic nie pominąć. No i potem to, co tak naprawdę najbardziej na wszystkich zrobiło wrażenie, to jest 300 poziom wojownikiem Melendez po 11 dniach. Chore, dla mnie to jest chore, zaraz wam opowiem, jak ten Melendez to powbijał i generalnie co on robił na tym wojowniku, żeby ten rekord, tak jak mówię, wbić. I był to w ogóle pierwszy 300 poziom na tym serwerze, czyli wojownikiem Melendez udało mu się jako pierwszemu wbić ten 300 poziom. Zazwyczaj to są berki, zazwyczaj to są łowcy demonów. No a tutaj mamy wojownika po 11 dniach i dosłownie kilka minut, czy tam kilkanaście minut później Berserk tak samo, Peter udało mu się również, zaraz wam pokażę ranking, to będziecie wiedzieć w ogóle, o kim mówię. W sumie to może teraz powinienem to zrobić, żebyście mieli taką, o dokładnie, fajniejszą, zobaczcie, już tu mamy 4-300 levele, żebyście mieli taki fajniejszy obraz sytuacji. No ale tak czy inaczej kilka minut później, czy tam kilkanaście, tak jak wspomniałem, Berserk również po 11 dniach wbił 300 poziom. No i ustanowił tym samym kolejny rekord Berserka, nie? Z tym, że Melendez oprócz tego, że był to rekord wojownika, jeżeli chodzi o 300 poziom, to również ustanowił ogólny rekord 300 poziomu. Właśnie to było te 11 dni, więc 300 level w niecałe 2 tygodnie. Chore, nie? Chore, oczywiście wiadomo, pomógł ten event z Goldem, który trwał aż 5 dni, bo była ta dwudniowa rekompensata tam przez te lagi. Pomógł oczywiście Black Friday i same czarne gemy, no ale bardzo ciężko będzie teraz te rekordy pobić.
zrobić, no bo raczej takie combo się nie zdarzy, no i taka osoba, która będzie chciała aż tyle wydać chyba w pierwsze niecałe tak naprawdę 2 tygodnie serwera. Dalej mamy jeszcze jeden rekord karty, który wbił, nigdy nie umiem tego przeczytać poprawnie. No ale tak czy inaczej wbił on również 300 poziom, też po 11 dniach zabójcom, troszeczkę później aniżeli panowie wcześniejsi, no i tym samym ustanowił rekord 300 poziomu właśnie na zabójcy, taki ogólny, nie? W sensie ogólny Melendez, ale taki tylko dla zabójców właśnie ten karny również pobił, więc no takie padły rekordy z tego co widzę. Aha, był tutaj jeszcze Halo, który pokonał tego Jacka po 9 dniach, czyli on jeszcze szybciej go ubił bardem, tylko że to właśnie było dla barda zapisane, a nie dla ogólnie dla innych klas z tego co widzę, no ale właśnie Halo tutaj, który też już ma 300 poziom, jak widzicie jest top 2 w rankingu, też udało mu się ten poziom tego Jacka pokonać i właśnie po 9 dniach ustanowić rekord, więc no masakra, nie? Dawalon tak samo Jacka po 8 dniach zwiadowcą pobił, co tu jeszcze było, tak samo Jacka ubił ten kartny, czyli ten zabójca też po 8 dniach, no powiem wam, że jeżeli chodzi o jakieś rekordy i tak dalej, no to bardzo dużo ich tutaj padło, nie ma co się dziwić, bo okoliczności temu sprzyjały, no ale jeżeli właśnie chodzi o te rekordy, to serwer naprawdę mocno pocisnął. No i tak w tym momencie wygląda topka. Zobaczcie, mamy już 4 300 poziomy. W ogóle nie wiem, czy Halo też nie ustanowił rekordu 300 poziomu na bardzie, ale może jeszcze akurat tego rekordu nie wprowadzili, nie wiem. Tak czy inaczej, no tak to wszystko się prezentuje. Już tutaj 270 levele, 280. No jak widzicie, topka jest mocna. Aż mi się przypomniało W50, na którym tak naprawdę chyba przez pierwsze pół roku nie mogłem wbić do top 50 serwera, bo cały czas byłem niżej i dopiero tak naprawdę później zacząłem tam jakoś wyżej być w rankingu. No ale tak to po prostu się w tym momencie prezentuje, takie rekordy padły. Jeżeli chodzi o Melendeza, to muszę tutaj powiedzieć, że nie ma totalnie co na niego patrzeć, dlatego że Melendez w pierwsze, no tak jak mówię, 2 tygodnie będą tak naprawdę dopiero w piątek, w 2 tygodnie serwera wydał jakieś 170 tysięcy grzybów. Mam to chyba w opisie, w sensie on tutaj ma nawet więcej, już ma 235 tysięcy kupionych. Zaraz ktoś tu powie, na pewno ma jakieś zniżki, bo jest partnerem. Już widziałem takie komentarze, nigdy nie lubię w tych swoich odcinkach rozmawiać o grzybach, bo niestety dużo osób ma tak zamkniętą głowę, że myśli, że skoro oni nie mogą sobie pozwolić rzucić kilka tysięcy na gierkę, to ktoś inny również nie może. No tak to nie działa. On nie ma tutaj żadnych zniżek na grzyby. Tu możecie, że tak powiem, mi uwierzyć, bo gdybym ja miał, to też bym na pewno więcej tam, powiedzmy, jakiś leveli wbijał i generalnie wyżej był w ranking. No wiadomo o co chodzi, nie ma żadnych zniżek na grzyby ani nic takiego. Kupuje po normalnych cenach, kupił te grzybki ze swojej kieszeni, to wam mogę od razu powiedzieć, więc no tutaj po prostu, zresztą Melendez na W55 tyle samo grzybów wydał, oj nie ten serwer, czekajcie, on też tam ma swojego berserka, Melendez po prostu ma pieniążki i sobie może pozwolić wydawać je na gierkę, tutaj też to ma w opisie, dokładnie, zobaczcie, no tutaj ma 342 tysiące kupionych grzybów na berserku, więc Melendez po prostu to jest taki, no poniekąd niemiecki Turor chyba, mógłbym zaryzykować takie stwierdzenie. Tak czy inaczej kupił to ze swojej kieszeni i jest to oczywiście w pełni zasłużone, jak on tu pocisnął tym wojownikiem, no bo wojownikiem jakieś rekordy ustanawiać, zwłaszcza pierwszy 300 level na serwerze w ogóle wojownikiem, to jest dla mnie coś niesamowitego. Jak on to wbijał to tak, że widziałem, bo tam on troszkę streamował tego i tak dalej, nawet nie troszkę, tylko sporo. Melendez po prostu klikał lochy na procentach pokroju 002, 003, dawał po kilka tysięcy grzybów na loch, żeby tylko on padł, no i tak to się kręciło, robił tam streamy kilkunastogodzinne, które polegały na tym, że po prostu klikał właśnie na takim niskim procencie, aż mu siądzie idealna próba i aż po prostu ten loch pokona. Tak samo itemki, jakieś gemy mu dawały plus 2, plus 3 statystyki, on już je wymieniał, itemki tak samo, więc no tak po prostu to wyglądało i tak się w tej gierce wbija rekordy, mało kto może sobie na coś takiego pozwolić. Dobra, dalej, gildia, no to oczywiście nieważne, jeżeli chodzi o Elevator, to wam wczoraj nagrałem ten film, jeżeli chodzi o gildię, to jeszcze ten ranking jest, tak jak wspomniałem, nieważny, twierdzę też nie bardzo, pupilki, no też już dużo osób ma, jak widzicie jesteśmy póki co na pozycji
pozycji 200 tam którejś, więc te pupile nie są jakoś bardzo, że tak powiem, mocne, jeżeli o nas chodzi. Zaraz zresztą wam pokażę, już zaraz przejdziemy do tej mojej postaci tutaj, bo pewnie to was najbardziej interesuje. No tu widzicie, no już pupili ma od groma osób. W podziemiach cały czas jesteśmy w miarę wysoko. Tutaj mamy nawet poziom taki sam jak topka serca, więc póki co to nie wygląda najgorzej. Podziemia ma na pewno mniej osób. O, dokładnie, ej, 410 osób ma dopiero podziemia. To wcale nie tak dużo, szczerze mówiąc. No ale dobra, to chyba niezbyt istotne. Tu mamy jakiś gaming, na szczęście możemy wrzucić, bo i tak mają sloty te nasze pachołki. Co się zadziało u nas na postaci? Wczoraj aura czwarta została wbita. Możemy tutaj w sumie coś wrzucić i od razu rozmontować, żeby to już było z głowy. A ręka? A ręka w tym momencie wygląda tak. Nie mam zbyt dużo runek. Dopiero wczoraj chyba wbiłem 1000 run i dopiero od wczoraj mogę tu w ogóle, zobaczcie, na itemkach znajdować runy, więc no to też myślę, że istotna sprawa. Natomiast bardzo fajnie mi póki co lecą ulepszenia. Mam już tutaj 11 ulepszeń, jak dobrze pamiętam. Mam tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dokładnie. 11 ulepszeń już mi poleciało. No a wiadomo, my się w tym momencie skupiamy najbardziej na tych ulepszeniach, bo potem będziemy ubolewać, jak nam zostanie do kupienia jedno, dwa ulepszenia. To może być tak, że bardzo długo nam się one nie będą u tego kupca trafiać. Więc tak jak wam wspomniałem, jeżeli chodzi o to, to na razie się skupiam na ulepszeniach. No i te ulepszenia są, kurde, bardzo drogie, bo to jednak jest codziennie 200 grzyba na to ma rękę, w zasadzie co 20 godzin, bo tak się staram mniej więcej tego kupca ogarniać, także no... Niestety tutaj troszkę to boli. No ale wiadomo, no a ręka jest bardzo ważna, więc musimy po prostu działać. Jeżeli chodzi o to, no to oczywiście korzystam tutaj ze schematu budowania, który możecie znaleźć u mnie na Discordzie między innymi. No i jak mi się zbierze po prawej stronie tyle samo runek co po lewej, to robię reset. I tak to w skrócie wygląda. W niedzielę jeszcze poprzebierałem się na tym łowcy demonów delikatnie. Dużo osób mi tam pisało właśnie, że dużo itemków mam na wszystkie staty i troszkę statystyk na tym tracę, więc tutaj zobaczcie, bardzo fajna broń mi poleciała, którą już mogę normalnie ulepszyć. Nie jest ona tam ze strefy mroku, więc ją ulepszyłem razy 10. Rozrzut też nie najgorszy. Tutaj tak samo, jeszcze kilka itemków powinienem na 3 staty. No i mi zostały tak naprawdę tylko rękawiczki na wszystkie staty, więc tak to w tym momencie wygląda. Oczywiście jeszcze czarne gemy jakieś tam mi poleciały, powrzucałem lepsze. Tak samo beryl z Helevatora, tak samo do broni wrzuciłem, też nam bardzo pomógł. No i myślę, że dzisiaj kilka levelków również sobie wbijemy właśnie dzięki temu, że ta postać się tak wzmocniła. Już tu prawie 11 tysięcy zręczności, 10600 HP, więc po prostu tak to wygląda. Jeżeli chodzi o czary, no to mamy 39%, dopiero jeszcze żadnego oczywiście nie mam. No i teraz pupile. Co z tymi pupilami? No staram się tu łapać. Póki co nie łapę dyniaka. Dyniaka nie łapę z prostej przyczyny. Jest ten błąd, że jak się logujesz w okolicach północy, no to może ci nie dać awki. Więc jak tutaj boję się zalogować na to konto, żeby po prostu na pewno otrzymać tą awkę. O północy w ogóle na żadne konto nie wchodzę. Co za tym idzie, tego dyniaka również nie łapę. Cały czas go mam tutaj do złapania. Widziałem, że już jakiś patch tam wydali, że już w teorii powinno to zabezpieczać przed tym nieresetowaniem awki. Chyba na serwerze 31 niemieckim póki co on jest i nikt się tam nie skarży, że te jawki nie resetuje, więc no wygląda na to, że niedługo to naprawią, no ale póki co dlatego tego dyniaka nie łapę, jakby się ktoś zastanawiał. Plutoida w sobotę zapomniałem złapać, mogłem go złapać, bo już go miałem odblokowanego, ale niestety zapomniałem, więc muszę czekać do następnej soboty, co troszkę boli, no bo to jest światło, wiadomo, z rękę boostuje, więc jednak się przydaje. No i co, wczoraj sobie złapałem rozmiazgę, więc te jesienne dni już można powiedzieć, że mam zaliczone. Dalej, no ziemia wygląda tak w tym momencie, też tu wszystko połapałem co miałem. Aha, jeszcze mam do złapania, tak, w ogniu, mam dzisiaj, bo dzisiaj jest wtorek, wieczorkiem sobie złapę tego lawopluja, już tutaj złapałem wczoraj koguta i go zaczynam karmić. No i dzisiaj również wtorkowa noc ślimuna w wodzie musimy sobie złapać. Jeżeli chodzi o kroksa, to go dobijam do 50 i tutaj w międzyczasie sobie połapę te pupilki i przechodzę w żarłacza. No tutaj w ogniu, no to jak widzicie, już zrobiłem to przejście, mogłem to robić na 25 czompie, ale się tam rozpędziłem, za bardzo, że tak powiem, podkarmiłem. No i już dobiłem do tej 30, żeby było równo. No a tu te pierwsze 3 żywioły dobijam do 100. Jedzonek, jak widzicie, mam sporo oprócz światła, więc tak to wygląda. Dobra, możemy sobie w sumie ataki porobić też przy okazji, żeby to już mieć z głowy. Tutaj powinno pójść dokładnie. Tu to możemy spróbować ogniem. Okej, udało się, bo ten ziomeczek był słaby. Doktorka możemy machnąć wodą. No i chyba światło przegram, ale możemy spróbować. No, chyba tam troszkę brakło, jeżeli się nic nie zbugowało. Dobra, do lożków zaraz przejdziemy. Jeżeli chodzi o podziemia, no to serce 10, traktorek 10. Teraz mi się budują wrota. Trener cały czas 7. No i tutaj tak samo, jeżeli chodzi o naszą twierdzę, no to już buduję twierdzę 12 w tym momencie. Troszkę
troszeczkę tych surek mam odłożonych, no bo te ataki w miarę regularnie się staram robić. Tu mam tak samo jeszcze w magazynie trochę poodkładane. Kwatery 9 na razie, potem sobie puszczę na 10, jak mi się twierdza 12 wybuduje. Więc no powolutku to można powiedzieć, że idzie. Dobra, chyba wszystko, jeżeli chodzi o takie ogarnianie. Weźmiemy sobie portal, zrobimy, bo ten portal w ogóle nam padnie raczej łatwo. Tak mi się wydaje, to jest wojownik, no ale dokładnie, okej, możemy... Możemy w sumie tutaj obejrzeć, tylko nie wiem, czy on mi się zapisał, szczerze mówiąc, nie zapisał mi się, to okej, to możemy sobie puścić jeszcze raz, te portale mam pozapisywane, no póki co jesteśmy w samych czarnych gemach i mamy w miarę świeże itemki epickie jak na swój level, więc te portale nam codziennie padają, ja też jestem troszeczkę jeden portal do tyłu, przez to, że tam wiecie co zrobiłem, jakoś tam zaatakowałem za wcześnie tego pierwszego, przez co go nie pokonałem niestety, no ale tak czy inaczej, jeżeli chodzi właśnie o te portale, no to codziennie nam kolejny pada i to oczywiście również nam pomaga, jeżeli chodzi o, no zobaczcie, tu w ogóle się nawet odradzać nie muszę, tu mam też pozapisywane, to było 26, to był bodajże drugi portal, mieliśmy wtedy 244 level. Zobaczmy to, tą walkę i jak się ta walka zrobi, to może ja w międzyczasie zrobię sobie skana. Chcę wam jeszcze nagrać taki bardziej, powiedzmy, mocniejszy odcinek, jeżeli chodzi stricte o lochy, no ale szkoda nie wykorzystać po prostu tego. Dobra, ja się teraz zaloguję, żeby już te procenty w międzyczasie sobie sprawdzić. Szkoda nie wykorzystać tego, że dali nam po prostu no same czarne gemy, tego beryla do broni i tak dalej, i chcę to, no przynajmniej troszkę wykorzystać, że tak powiem, i te levelki sobie powbijać. Dobra, dalej mamy 26, czyli to było, bo tamten był wczoraj, czyli ten garbaty zombie, czyli teraz 27, dokładnie, no i wczoraj 28, zobaczmy kto to jest wojownik, no tu z tymi wojownikami troszeczkę trwają te walki. No i dobra, sorry, znowu chrypa. Jeżeli chodzi o procenty, no to mamy toksyczne drzewo w strefie mroku 41%, smoczy skarbiec 40%, wieża 24%, Heimdall 9%, 13 piętro 3,5%, co nam da tak naprawdę najwięcej, chyba od tego zaczniemy. Okej, jeszcze ostatni, to jest kto? To jest zwiadowca, dobra, no to tu powinno w teorii szybciej pójść. Mamy na tą meduzę, na której ostatnio się zablokowaliśmy, 2,5%. No i na kapelusz gadki w szkole magii mamy 2,61%, więc no myślę, że te lożki nam popadają, ale zacznę dokładnie od tego 13 piętra. No halo, dobra, udało się, no widzicie, żadnego odrodzenia póki co codziennie to jest jeden portal do przodu. Lecimy, 13 piętro, które da nam najwięcej expa, 3,5% mamy na niego, powinno paść w miarę szybko, tam 600 tysięcy było tylko, dobra, klikam, bo to jest tak naprawdę coś, co nam pozwoli tego expa dostać dużo, nie? No chciałbym dzisiaj w ogóle 250 level wbić, powinno to w teorii pójść łatwo, no ale zobaczymy jak to będzie padać, niby mógłbym od tych większych procentów zacząć, wiadomo, no ale mówię, to jest poziom 385, więc on już nam da prawie 300 milionów expa za pokonanie, co w naszym przypadku będzie oznaczać dwa levele do przodu, więc dlatego też chcę właśnie od tego 13 piętra sobie zacząć, chociaż kurde, no 3,5% mamy na niego. A zobaczcie, on w ogóle nie chce nam niestety tak łatwo paść. No tam były jakieś dwie próby, tam 900 tysięcy znowu, no ale no to jest maguś, nie? Więc no szału nie ma niestety, jeżeli chodzi o tego maga. Ale tak się wzmocniliśmy od ostatniego klikania, które miało miejsce chyba w piątek z okazji tego Black Friday. Wtedy mieliśmy tam jakieś większe, powiedzmy, klikanko, że no dokładnie siedzi 247 level. Kontynuuj, zaraz sobie obejrzymy tą walkę. No i zobaczmy, mamy punkty życia 1%, więc już powolutku te runki zaczynają nam lecieć. Czy nam się to w ogóle przyda? Tak, tu nam się przyda dla Kunegundy i przy okazji mamy runkę dla niej, więc to jest jak najbardziej spoko. Dobra, na razie 13 piętra, chociaż dobra, może zrobimy jeszcze jeden skan. Jeżeli na tego woja w 13 piętrze również będę miał fajne procenty, a powinienem, bo to jest woj, teraz mi w ogóle sami wojownicy zostali, no to być może weźmiemy sobie go również, ubijemy przede wszystkim, no bo to jest, tak jak mówię, fajny zastrzyk expowy, że tak powiem, dla tej naszej postaci, no a musimy to trochę nadrabiać, no bo widzicie jak to wygląda w rankingu, dość nisko niestety spadliśmy, tak jak przez tam pierwsze chyba... O, dokładnie, 4,5% mamy na niego. Jak tam przez pierwszy tydzień serwera kończyliśmy przeważnie dni, no tak w okolicach top 30, nie? Raczej niżej niż na top 30 nie spadaliśmy, niżej niż na tej pozycji nie byliśmy po prostu. Takie okolice top 30, zobaczcie jak szybko. No to...
Było to oczywiście w miarę ok. Tak tutaj po tym evencie Black Friday, no to takie top 100, top 150 jak widzicie. Dobra, mamy pierwsze odrodzonko, mamy drugie odrodzonko. Będzie potrzebne jeszcze trzecie i chyba jeszcze czwarte. Dokładnie, kurde, i cztery odrodzenia. W miarę szybko nam się udało to zrobić. Znowu mamy jakiś epic z runką, zobaczmy. No, w teorii niezły, bo tylko 6 nam zabiera głównych, a daje troszkę boczków, ale dobra, na razie się wstrzymam. Ok, teraz kolejny wojownik, zobaczmy. No, prędzej czy później nam się te procenty na tych wojów skończą, ale jeżeli na niego jeszcze by było, nie wiem, z 1,5%, z 2%, no to moglibyśmy się pokłócić, bo tak jak mówię, teraz mamy tylko i wyłącznie wojowników już tu do samego 10 w tym 13 piętrze. Oni nam wszyscy dają epiki, no ale to póki co nie są jakieś wykwintne, powiedzmy, epiki. Fajnie jakby jakaś broń nam poleciała, bo brońka z runą też się przyda. Ej, 1,21 mamy na niego. Dobra, to on chyba też jeszcze padnie, tylko czy ja chcę go już tutaj próbować klikać, czy może go zostawić na razie na sam koniec, chociaż kurde, no on nam da najwięcej tego wszystkiego, więc chyba... O, dobra, nawet nie było problemu. Mamy 250 level i czy od 250 jest kolejny pakiet? Nie, nie ma chyba, albo mi się nie pokazuje, nie wiem. Kojarzę, że był chyba na 250. O jest, teraz zaczęło coś mrygać. Dokładnie, mamy kolejny pakiet na 250. Tak coś czułem i chyba potem jeszcze jest na 300. Okej, teraz mamy kolejny wisiorek, no też niezły, ale na razie go tutaj zostawię. No i dobra, ostatni skanik, bo my 10 to już raczej na tym odcinku nie zrobimy, ale oczywiście procenty sprawdzę, dlaczego by nie. No a jeżeli nie, no to już po prostu sobie odpuścimy to 13 piętro i będziemy lecieć do innych lożków, ale tak wiecie, z ciekawości, wiadomo jak tutaj łowca demonów działa na wojowników, jest to wszystko dość łatwe do ubijania. No ale mamy prawie ten 251 level, kolejne odrodzenie. Zobaczcie jakie hity mocne, no ale siadło. No i teraz co? 000 mamy na Włodka, dokładnie. Ja tam mówiłem o tych rekordach, że o Jacka, bo to jest po angielsku, no ale u nas to się tłumaczy jako Włodka. Teraz mamy co dalej? Może zaczniemy od tego smoczego skarbca, bo to i tak nam nie da za duże expa, a jest ok, bardzo łatwe do ubicia, no ale level nam dało, więc można powiedzieć, że fajnie. Na razie sobie ten itemek zostawimy. Dalej mamy tą strefę mroku. Ta strefa mroku też nam da... Może zaczniemy w ogóle od tego maga, tak szczerze, bo jak my tego maga klikniemy dokładnie, to i potem kolejni nam ładnie padną. Mamy bardzo dobry wisiorek dla nas, a zobaczmy jak to u Kunegundy, plus 20. Dobra, to możemy sobie ten wisiorek podmienić, bo on nam troszkę daje, co by nie mówić, cyk. I teraz sobie możemy nawet runkę zamienić, chociaż to 1% czy ja chcę brać, no nie, może na razie nie, bo to i tak nam za dużo nie da. Dalej, teraz mamy wojownika, on też powinien szybko paść, dokładnie, mamy jakiś wisiorek znowu, w sensie nie wisiorek, tylko pierścionek, zobaczmy, tu nam się nie przyda, tu nam się nie przyda, tu niby plus 4, ale runkę ma fajną Kunegunda, więc nie ma sensu. Dalej, teraz mamy, no i to jest w sumie fajne, że teraz nam będą lecieć itemki już z runkami, więc coś tam ciekawego może wpadnie, zobaczmy, plus 29 pancerza tracimy, dziurę trzeba robić, dobra, odpuszczę na razie, 29 to już jest sporo, ale nie ma co, no i okej, udało nam się pokonać kolejnego, no i teraz lecimy tutaj, na niego mamy 43% na to skażone drzewo, więc no to mówi samo przez siebie, jak dużo... No tu już na pewno możemy sobie, tylko muszę dziurkę zrobić, na pewno możemy to już wymienić, bo to już akurat daje sporo. To już mówi samo przez siebie, ile po prostu będziemy w stanie tej strefy mroku zrobić. Ej, mamy jakiś łuczek, zobaczcie, plus 2%, zobaczmy ile to nam daje, plus 22, no to już sporo, ale niestety no my go nie możemy ulepszyć wystarczająco, więc zrobimy po prostu podmiankę i odzyskamy tylko klejnocik i go wrzucimy do pierścionka, nie ma co na razie w tej broni robić. No ta Kunegunda jest rozebrana, no ale sami widzicie. Widzicie, no już kto oglądał ten odcinek z Black Friday, który wleciał chyba, jak dobrze pamiętam, w sobotę wieczorem, ten wie, że w ogóle mi tu nie lecą itemki na Kunegundę. Nie mam pojęcia czemu, nie mam pojęcia z czego to wynika, no ale niestety tak jest. Dobra, maguś nam padł, całe szczęście. Mamy jakieś rękawice. Plus 33, pancerza też sporo tracimy. No, na razie powiedzmy sobie daruję. Nie wiem, czy to jest najmądrzejsze, ale no jak ten pancerz jest na minus, to nie ma co. Okej, ej, mamy czapę dla Kunegundy. Nareszcie coś, a zobaczmy ile nam ona da. A nie, bo to jest dla zwiadowcy, zapomniałem. Ale dobra, Kunegunda do
dostała dodatkowy itemek, super. Kolejny, cyk, mamy 253 level. Tu mamy plus 14, zobaczmy jak to dalej wygląda. Tu nie ma co, tu nie ma co. Dobra, to Kunegundzie podmienimy, tylko że już nam się skończyły niestety rozmontowania. No to na razie zrobimy tak, niech będzie. Jak w ogóle to wygląda na tle gildii? No trochę się tu wspinamy, no ale tak samo idealnie to widać na tle gildii. Zobaczcie, że byliśmy na samej górze, tutaj nie wiem, nie licząc oczywiście oficerów i lidera, to byliśmy tam na 5., 6. pozycji, no a teraz bardzo nam chłopaki odjechały, no ale co zrobić. Wojownik, on nam powinien również paść, tak mi się wydaje, dokładnie. Mamy czapeczkę dla Mariuszka jakąś, plus 37, spoko, to akurat możemy podmienić, bo tego pancerza dużo nie tracimy, na prawie 40 stat to już jest bardzo, ale to bardzo dużo. Dalej, chciwy gremlin, zobaczmy, to jest również zwiadowca, w siedzi, mamy dwie i teraz mamy Magusia i ten Maguś to już chyba będzie problem. Tu mamy coś na intę, no musimy sprzedać niestety, rozmontowań już nie mamy. Dobra, i ten Maguś prawdopodobnie to będzie problem, czyli na razie się wstrzymam. Możemy jeszcze polecieć do wieży, bo na nią mamy fajne procenciki, no a to jest wiadomo, większe procenty golda z misji. Plus 28... troszkę pancerza tracimy. No dobra, to mogę akurat podmienić chyba, zwłaszcza, że tutaj możemy ten gemig odzyskać i wrzucić byle gdzie, więc niech będzie. Dalej, no ta wieża nam troszkę powinna tu popadać, jak tak patrzę. Mamy rękawice, to są dla Magusia. No nie, to są na wszystkie staty, nie ma co. Dalej, powolutku, powolutku. Jak już nam się pojawi kolejny Maguś, to się wstrzymam na razie i polecę dalej. Zobaczę, gdzie tam mam, to nie ma co. Zobaczę, gdzie tam mam jeszcze fajne procenty. No tornado, myślę, że jeszcze też by nam padło, ale to na koniec może zostawię, jeżeli już nie będzie totalnie co, czego klikać. Tu minus 14, no nie, tu nie ma co, dalej. Troszkę nam tego golda też się tutaj odłoży. Dobra, mamy jakąś czapę dla maga, ale to się chyba nie przyda, dokładnie. W sumie możemy zamienić, bo zawsze to ten pancerz na plus, no ale to wiecie, taka wymianka, żeby tylko była, jakby musiał gemig odzyskiwać albo coś takiego, to bym oczywiście tego nie robił. Dalej, Maguś jeszcze nam padł, fajnie, mamy jakieś znowu dla Magusia ciapcie, ale nie ma co, dają dość dużo na minus głównych stat, to nam jeszcze padło, ale to też chyba, bo te wisiorki to mamy w miarę dobre, zwłaszcza, że to są na wszystkie staty. Teraz mamy wojownika, 75. wieża już w tym momencie, jeszcze nam siedzi ładnie, sporo tego golda leci, zobaczcie, na intę bardzo dużo nam daje na plus, więc musimy to totalnie wymienić, nie ma dwóch zdań, chciałem znowu powiedzieć totalnie. Dalej, no tą wieżyczkę jeszcze tu klikniemy. Tu mamy wojownika, zobaczmy, czy on też nam w miarę szybko padnie, dokładnie tak. No i mamy coś dla zwiadowcy po raz kolejny, plus 5, znowu na wszystkie staty, no to trudno, no musimy sprzedać, nie ma innej opcji, nie przyda nam się to za bardzo. Teraz mamy króla Artura, który jest kolejnym wojownikiem. Co my tu jeszcze w ogóle mamy ciekawego? Ołtarz, a to ta meduza. No mamy tę szkołę magii, ale tak generalnie to już z takich rzeczy, które nam dadzą expa, no to nie ma jakichś takich, wiecie, powiedzmy ciekawszych przeciwników. Teraz mamy znowu wojownika, dobra, na razie się wstrzymamy. Na razie to ja tutaj muszę rozdysponować statystyki. Tu dobiłem do 2000. Tą z ręką muszę troszkę odbić od tego HP, żeby to lepiej wyglądało. No sporo nas to kosztuje, jak tak patrzę, to powiedzmy 250. Te boczki to już podbiję może na jakimś evencie golda, może do 1100 ewentualnie szczęście, bo i tak już mamy praktycznie maksa. No i resztę polecimy w to HP, jak tak patrzę, bo to i tak już mi zostaną grosze, więc poczekam po prostu na event golda. Nie wiem, kiedy on teraz będzie, teraz chyba będzie event expa w ogóle, więc no też fajnie jak najwyższy level przed tym eventem wbić. Dobra, zrobimy skana, jak to tu teraz się prezentuje, czy mamy coś jeszcze do ubicia takiego, co by nam dało expa, bo na tym mi najbardziej zależy, żeby tego expa jeszcze sobie tutaj sfarmić, powiedzmy, ile tylko mogę. No 255 level fajnie by było oczywiście dostać, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Niech się tutaj kręci. No tego Magusia jestem ciekaw, bo ta strefa mroku nam da spore expa, ale ta rosiczka chyba nam nie padnie tak z bomby, bo to jest raczej, smoczy skarbiec mamy znowu 51%. No ten smoczy skarbiec, no to się przyda do klasera, więc powiedzmy niech będzie. Właśnie, klasera też już zobaczcie, przekręciliśmy 80% dzięki temu klikaniu dzisiejszemu. Wszystkie epiki, jakie tylko się pojawiają na serwerze, no bo itemki to już mam od dawna, wszystkie epiki tam wysyłają na czacie gildyjnym i tak dalej, wszystko sobie tutaj staram zbierać się, żeby po prostu tego klaserka mieć jak najwięcej, bo to jest oczywiście bardzo, ale to bardzo ważne. Dobra, co my tu mamy? No tak jak mówiłem, rosiczka bagienna 0,02% zaledwie, musimy troszkę w gemiki poubierać tych naszych pachołków. Jeżeli chodzi o
Kapelusz gadki to mamy 3,22%. To możemy ten kapelusz jeszcze kliknąć, chociaż on chyba, gdzie to jest w ogóle? To jest tu. On chyba nam dokładnie nie da za dużo expa, no ale sporo procent na niego, więc niech będzie. Dalej, wieża jeszcze 6% mamy, więc spoko. Na tego Heimdala mamy 11, ale to jest 210 level, więc on nam w ogóle da jeszcze mniej, powiedzmy. Kurde, on w sumie nie pada. Dobra, nieważne. Może tornado, może jeszcze jeden level z tornada wyciśniemy. Powinno to padać łatwo, nie? Powinniśmy jeszcze tutaj zdecydowanie tego tornadka podbić. Mamy 230. No, myślę, że jeszcze level uda nam się wykręcić z niego, żeby tak na takim ładnym zakończyć 255. Nie wiem, który mieliśmy na starcie. 245 chyba, więc 10 levelków kolejnych udało nam się wbić. Także to chyba... To chyba akurat na plus, tak mi się przynajmniej wydaje, dokładnie, tutaj jeszcze nam to padło ładnie, 238, teraz mamy Magusia Komendanta Kome, chyba też nam powinien paść, tak mi się wydaje, cyk, teraz mamy Zwiada, padło, coś nam tu poleciało, no niestety nic do wiedźmy, więc troszkę tego golda marnujemy, ale to nie są jeszcze jakieś giga drogie itemki, żeby jakoś bardzo nas to bolało, no dawaj, jeszcze tutaj, jeszcze jeden albo dwóch i powinno nam to paść, w sensie powinniśmy wbić ten level po prostu. Teraz mamy Zwiada, więc on też chyba i okej. Mamy 255, więc jeszcze tego levela dobiliśmy. Możemy tego golda, który nam poleciał, wrzucić w HP. No i jeszcze tą wieżę spróbować, nie? Jeszcze tam jakieś kilka sportowych grzybków na tą wieżę, dokładnie. No bo mamy na nią, tak jak wspomniałem... A czemu nam tu nie poleciało? Halo, o, teraz nam poleciało. Na Intę mamy jakiś ten, plus 20, to nie tak dużo jeszcze. Nie będziemy na razie wymieniać. Teraz mamy Zwiada, no on też szybko padł. Tu możemy jak najbardziej, dlatego że mamy dziurę i wiadomo, nie trzeba tego gema podmieniać i tak dalej. Dalej, teraz mamy Wojownika, 80 wieża to już jest, więc zobaczcie, no już końcówka i jeszcze nam padło. Teraz mamy znowu dla Magusia, znowu bardzo fajne laczki, od razu z dziurą, więc to też wiadomo na plus. Kolejny Wojownik, teraz tu w ogóle nie wiem, czy nie będą już sami Wojownicy, bo ja pamiętam, że ta końcówka to są sami Wojownicy w tej wieży, więc chyba już nie natrafimy na jakiegoś Magusia, ale dobra, jeszcze powiedzmy tak z 15 grzybków, padnie to padnie, nie padnie to nie, 80 przebita, więc spoko, 2, 1, 0, koniec na dzisiaj tego klikanka, 10 leveli, zobaczmy jeszcze w ogóle, jak to tu wyglądało, mam pozapisywane, tak, Robert Marketingowiec, dokładnie, 245 level, czyli 10 leveli udało nam się na tym odcinku wbić, fajnie to poszło, fajny progresik, troszeczkę tutaj nadrobiliśmy do reszty, więc można powiedzieć, że jestem w miarę zadowolony, tu możemy sobie jeszcze podbić, no i co, tak to powolutku się rozwija, tak tutaj ten nasz łowca demonów progresuje, że tak powiem, co mogę wam więcej powiedzieć, chyba wszystko powiedziałem, półgodzinny odcineczek, bo na początku o tych rekordach się zacząłem tam rozgadywać, że tak powiem. No dzisiaj muszę tą mawkę zrobić wieczorkiem, żeby te pupilki połapać, które mi jeszcze pozostawały. No i powolutku będziemy tutaj cisnąć, że tak powiem. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę. Oczywiście dziękuję wam za oglądanie. Możemy sobie jeszcze tego goldzika wydać. Chyba nie dobijemy 2050. A może dobijemy, cyk, dokładnie, siedzi, więc nieźle, powiedzmy, no i możemy resztę w rękę, tu i tak tylko jedna statystyka. Dziękuję wam pięknie za oglądanie, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, tak samo piszcie, jak wasze postacie się zboostowały przez ten ostatni weekend, który był naprawdę mocarny, zwłaszcza tutaj dla W60, także mówię, piszcie w komentarzach, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, nie wiem, czy to już mówiłem, czy nie, ja zawsze myślę o czym innym, jak to mówię na końcu i zawsze mi się myli, kciuka w górę, pamiętajcie, żeby zostawić, chyba dwa razy powiedziałem to samo, nieważne, o tym kciuku w górę pamiętajcie, nie zapominajcie, klikajcie go, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!